I to na kanale Strawackie Triki z Ameryki i miał być drugi odcinek odnośnie robienia stafu, znaczy rzeczy z tego materiału, który był gdzieś na przydasie. Niestety jest 4:30, dochodzi wpół do 5 rano. Muszę jechać, także tu moich dwóch panów przyjdzie i będę z tym stafem walczyć dalej. Zostawię im kamerę. Mam nadzieję, że uda im się coś nagrać. Jest jak jest. Dobrze, że jest w tej chwili klima jeszcze nie chodzi, więc mogę mówić ciszej i też mi dobrze słyszycie, dlatego że jak chodzi klima, to są szumy. Jak nie chodzi, to po prostu jestem spocony jak nie powiem co, a rano jeszcze nie jest tak gorąco, bo po całym dniu, gdy klima chodzi, jest ochłodzone, potem w nocy jest chłodniej, także rano o tej porze to jeszcze jest w środku znośnie. No co, jak przyjadę, zobaczę, co mi się udało nagrać i coś powiem, parę rzeczy jeszcze. Widzimy się później. Niestety nic mi się prawie nie udało nagrać, dlatego że włączył kamerę, a potem wydawało mu się, że jeszcze kamera nie chodzi i drugi raz nacisnął, okazało się, że wyłączył nagrywanie. No i co prawda na ekranie było widać, że postacie się poruszają, ale nie było nagrywania, także opowiem wam, co oni tu zrobili, a nagrania nie ma z tego. Sorry. Że nie będę ukrywał więcej, co z tego jest. Tu są stare wózki zakładowe, a tu robimy właśnie więcej wózków zakładowych. One są dwie stopy na cztery stopy. Rama ich jest. I tu jest, chyba te duże wózki są dwie stopy na 7 stóp albo na 7,5 stopy. I tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, tu jest po prostu użebrowanie, bo tu na tym będzie leżał blat i żeby to po prostu było stabilne. Tu jest to wszystko klejone i na śruby skręcane i tu są już powiercone dziury, przynajmniej pod dwa, żeby trzymały kółka. Tu pokażę wam kółka, są z hamulcem oczywiście, żeby można to było, a ręko jedno, żeby można to było zatrzymać i one są na łożyskach. To są robione już w Ameryce kółka, także one są tu na łożyskach i to jest bardzo, bardzo one lekko chodzą. Zresztą to widać, że te kółka będą bardzo fajnie pracowały. No i co? No, konstrukcja jest taka, że jak ramy robiłem, to wam mówiłem najważniejsza rzecz, że jak robi się ramę, to żeby wyciąć za jednym zamocowaniem tą deskę z tyłu. Nie deskę, tylko no. I to może być szersze. Tu jest akurat 2x4, czyli 3,5 cala na 1,5 cala grubości. Ale to może być i 2x6, jakiekolwiek. I szersze, nie węższe niż 2x4, czyli nie szersze niż 2x4 kantówka. No tak połączenie to widać. No i co tu więcej tłumaczyć? No to jest dość prosta robota, tylko tyle, że mówię, można kupić takie fabryczne wózki, ale tyle tego odpadu było, że aż po prostu serce bolało, żeby to palić albo wyrzucać do kontenera, więc
zrobiliśmy z tego wózki. Jeszcze część wózków jest tam do założenia kółek. Część już na samochodzie jest, żeby je wywieźć, bo te wózki nie idą do tego pomieszczenia. W sumie z czterech pomieszczeń będziemy potem korzystać tylko z dwóch pomieszczeń, czyli z tego i jeszcze z innego takiego dużego. Kiedyś tam, jak będzie już ustawione parę rzeczy więcej i się przeniesiemy, to Wam pokażę. Na razie po prostu robimy wózki i przenosimy się z jednego miejsca na drugie. Nienawidzę przeprowadzek, ale cóż mam zrobić? Jak się robi też wózki zakładowe, bardzo ważna rzecz, żeby te nogi, które są połączone jedna z drugą i te wszystkie rzeczy, czyli ta deska i deska, która trzyma kółko, żeby były ucięte z jednego zamocowania, wtedy to lepiej pasuje. I potem, żeby nogi, jak się tu montuje na śruby i na te, żeby one były pod kątem prostym względem ramy. To dużo ułatwia i zwiększa żywotność wózka. Jak wózek jest krzywy, to on zawsze, tak jak drzewo krzywe, coraz bardziej się pochyla. Wózek jak jest krzywy, to też chodzi jak chce. Wiem, bo różni ludzie robili mi te wózki. Często ja sam robiłem, a tak jak teraz nie robiłem sam, tylko po prostu ludzie to moi zrobili. I najważniejsza właśnie rzecz jest, żeby to było zrobione poprawnie, żeby tu nie było żadnych odchyłek od kąta, dlatego że potem to wszystko wyjdzie w praniu, jak to się mówi, że wszystko będzie widać, że jest krzywo i raz, że nawet materiał może się z tego zsuwać, tak jak płyta laminowana jest bardzo śliska i jak jest krzywy wózek, to po prostu ona przy jechaniu, przy wibracjach się zsunie Wam i potłucze. No i w ogóle, jak jest proste, to lepiej to wszystko pracuje i lepiej to wszystko wygląda. Tak więc wyglądają te rzeczy zrobione z przydasi. Oczywiście tu jeszcze trzeba trochę przewalić płyty na tym przydasie i wyciąć blaty. Myślę, że to będzie MDF. Dla tych, którzy mnie pytali, kółka są średnicy 4 cali, czyli 10 cm. Całe kółko od podłoża do spodu wózka jest 5 cali, a 5 cali to jest 12 i 127 mm. I podam Wam wymiary w centymetrach teraz, czyli cały wózek ma 61 cm. W środku, no czyli odjąć 2/18 płyty, jest tam 56 cm i 7 mm albo coś takiego. No. W każdym bądź razie cały wózek ma 61 szerokości. Wysokości jest 60 cm plus 10 cm tu, nie, 12, bo to jest 5-calowe, czyli cały wózek ma 72 cm i parę milimetrów i jeszcze na to przyjdzie płyta 18 blat. Długość tych wózków będzie taka sama jak te, co poprzednie mam. Czyli to są, rama jest zrobiona na 120 cm, czyli blat będzie 124 chyba, dlatego że płytę komercyjną dostaje dłuższą, żeby była na obcięcie, czyli będzie 120, bo nie będę już jej z długości obcinał, tylko w poprzek po prostu. Na trzy wózki wyjdzie jedna formatka, po prostu w poprzek ją ciachnę. I będzie miała chyba 124 albo 126, nie pamiętam na centymetry, ile ma szerokości formatka, natomiast pamiętam na cale, że to jest 49 cali.
na plusie. Ten wózek jest dłuższy dużo. Kilka takich wózków też jest zrobionych, dlatego że to jest, ten ma 195 cm długość tego wózka, dlatego że jeżeli tniemy na przykład na jakieś nadstawki, wysokie boczki i na takim wózku się położy, to one po prostu zwisają, jak poleżą kilka dni, to się pognie płyta. A prostowanie płyty to jest ból w 4 literach, dlatego lepiej mieć jest prosty, z użebrowaniem duży wózek i na tym, jak jest prosty materiał ucięty, prosto się położy, prosto zostanie. Tak więc jak macie długie, proste wózki, to jak materiał jest prosty, to po ucięciu dalej pozostanie takim i jest to ułatwienie i życia pracownikom, i sobie, i klientom, bo po prostu nic się nie patrzy, nic nie jest krzywe. Co więcej, no warto zrobić porządek na tym swoim przydasie i przejrzeć to, co jest właściwie Wam potrzebne, a co nie. I albo coś z tego zrobić, albo oddać komuś, kto zrobi z tego pożytek, bo tak jak mówiłem, niektóre elementy, tak jak te na przykład, tu widać właśnie wstawki machoniowe, to leżało 50 lat. Pół wieku musiało przeleżeć na przydasie, żeby ktoś z tego coś zrobił. No i akurat dobrze nam się to trafiło, ale mówię, no czasami jest dobrze, jak to krócej poleży niż 50 lat i się to komuś przyda. Jak się podobało, oczywiście dajcie lajka. Zapraszam do mediapartner24.pl. Tam można kupić moje książki albo zostawić komentarz, jeżeli już nabyliście. To pomoże innym się podjąć decyzję właściwą życiową, czy nabyć taką książkę, czy też jednak nie. No co, miłego dnia i niech moc będzie z Wami.